Tutaj mamy kolejny sprzęt. To jest Sanyo Boombox. Potężniejszy niż ten Ultra Mini. Naprawdę głośno gra. Można ogłuchnąć od tych kolumn. Prawdopodobnie w większej części slumsów słychać by było coś takiego, jakby ktoś to puszczał. No ale tamten Unitra był w zasadzie, jeśli chodzi o mechanikę i elektronikę, był w idealnym stanie. Natomiast w tym udało mi się znaleźć pewne mankamenty, bo zaraz je pokażemy. I może przybliżymy się do niego, obejrzymy sobie, jak on dokładnie wygląda. Najpierw może sobie puścimy radio. Coś nowego, niekoniecznie, prawda, związanego z tym, co robimy na co dzień. Czy to jest w jakikolwiek sposób szkodliwe zjawisko? No, radio jest całkiem niezłe, tylko że właśnie chciałem pokazać, jak się przy regulowaniu tego dźwięku, jak to się zachowuje. Dlaczego mówimy tutaj o problemach? Było, że nie jest to żaden problem. Oczywiście nikt nie podważa tego, że większość osób, która na takie wyjazdy jedzie, ma faktycznie bardzo dobre intencje. No, radio po prostu jest problem. Trzaska, strasznie trzaskają te potencjometry. Nie tylko radio, tylko całość jako taka. To jest... W turystyce. No to jest jedna wada, to są te potencjometry. Kolejną rzecz, jaką mi się udało wykryć, to jest pewne przeciąganie w prawej kieszeni. Zaraz sobie posłuchamy. I to przeciąganie jest bardzo takie słyszalne na wysokich tonach, jak na przykład ktoś śpiewa, jakiś piosenkarz, głos ludzki, no to tego nie słychać, natomiast właśnie słychać na czymś takim. To jest... No, to było poprawne w miarę, natomiast tutaj będziemy słyszeć te zwichrowanie, jak ja to nazywam. Są i nie da się nic z tym specjalnie zrobić. Będzie wichrowało. Dla odmiany może posłuchamy sobie, jak to się zachowuje ta wada na głosie ludzkim. To jest najprawdopodobniej po prostu pasek do wymiany i tyle. No nie mogę trafić wokalu, no. Czy zawsze tylko ty? Czy jeszcze tylko parę dni? No, wokal powiedzmy, że da się na tym słuchać, ale te instrumenty, jak ktoś ma wrażliwe ucho, to musi sobie wymienić pasek. No bo tego ja osobiście nie tego. Nie trawię. Można słuchać zawsze na drugiej kasecie, czy na drugiej tej kieszeni. Tam jest to bezproblemowe. Obejrzymy sobie go jeszcze z tyłu, bo jakie ma tam funkcje. O, waży straszne ilości kilogramów. Dobra. W miarę go widzimy. No i co? I ma tu jakieś tam ten wejścia, wyjścia RCA,
czy normalnie na jacki. Ma jeszcze jakąś taką funkcję beat cancel, nie wiem do czego to kompletnie jest. Głośniczki wyciągane. Dobra, to nie chce mi się już tego składać. Można sobie postawić na górze. I właściwie, no to, aha, i jeszcze to moje druciarstwo. Antena jest dosztukowana, bo jest za krótka, więc była z czegoś innego robiona. Powinna się kończyć tutaj, kończy się tu i drucik, żeby nie wypadała.